Tak wygląda dzisiejszy rozkład jazdy. Wszystko czytelne, podświetlone. Szkoda tylko, że nie po angielsku. Tak wygląda tutaj hol wejścia do właśnie do dworca. Szczęście, że numer 16 jest informacja, że można zostać obsłużony w języku angielskim, także jest duże szczęście, że się uda kupić bilet. Przeludnienie daje się we znaki. Tutaj nawet jak się wychodzi z metra, są specjalne brameczki, żeby kontrolować tutaj przepływ ruchu. I widać właśnie, że tutaj jest za dużo ludzi po prostu. Tak wygląda ekstra szybka kolej chińska. Jest to szybki pociąg, który jedzie ponad 300 na godzinę, a to jest właśnie mój czwarty wagon. Tutaj chciałbym powiedzieć, że jesteśmy w środku pociągu. Jak widzimy, jest dosyć przestronnie, dużo jest miejsca na nogi. I przykładowo bilet z miejsca z Pekinu do Szanghaju kosztuje 550 juanów, czyli jakieś 400 zł. Jednakże muszę tutaj dodać, że ten pociąg jedzie z prędkością ponad 300 na godzinę. Tak jak było mówione, pociąg jedzie ponad 300 na godzinę. Dokładnie akurat w tym momencie 303. Na polskiej kolei troszeczkę jeszcze brakuje do tego stopnia technologii wtajemniczenia, ale myślę, że będzie dobrze. Zastanawialiśmy się, dlaczego podczas podróży fotele są w jedną stronę, ale odkryliśmy, jak zmieniają ułożenie foteli o kąt 180 stopni. Po prostu wystarczy nacisnąć jeden pedał i już można odwrócić jakby to cały pociąg. Dosyć pomysłowe, jak na Chińczyków przystało.